Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, witam Państwa. Witam w programie Gość Dnia. Ze mną dzisiaj Kamil Turecki, dziennikarz Onetu, ale jednocześnie autor książki, bardzo ważnej książki, Przerwane milczenie, na gruzach World Trade Center. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Będziemy sobie mówili wprost po imieniu z racji zawodowej znajomości, natomiast tak przede wszystkim pytanie właśnie takie prywatne. Mhm. Czy miałeś prywatny powód, żeby tę książkę napisać? Myślę, że każdy z nas tak naprawdę jakoś pamięta World Trade Center i to, co się zdarzyło 20 lat temu. Ja miałem wtedy 13 lat, ja byłem w szkole, to była 14:46 naszego czasu, 8:46 w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. To była ostatnia lekcja. Ja pamiętam jeszcze, wtedy mieliśmy w klasach takie stare telewizory, takie pudła. Pamiętam, pani nauczycielka wyszła z klasy. Wróciła już blada. Włączyliśmy te telewizory, trochę śnieżyło, trochę było koloru, trochę nie, ale widzieliśmy, co się dzieje. I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, no okej, mieliśmy 13 lat, ale niby dzieci, ale zaczęliśmy się zastanawiać, czy to jest nasza wojna, czy to jest trzecia wojna światowa, czy każde pokolenie musi mieć jakąś swoją wojnę. Pokolenie naszych rodziców walczyło z komunizmem, pokolenie dziadków, druga wojna światowa, a my, walka z terroryzmem, czy to nas będzie również dotyczyć. Mieliśmy następnego dnia mieć sprawdzian z matematyki. Oczywiście nie było go, bo przełożyliśmy, bo wszyscy patrzyli w telewizory, co się dzieje. To, że matematyka odeszła wtedy na drugi plan, to jedno, ale ty zawodowo postanowiłeś się zająć tym, co się na świecie dzieje i trochę to sobie badać, bo stosunki międzynarodowe to jest twoja specjalizacja, amerykanista z wykształcenia, więc pytanie, czy to musiało się tak skończyć, że tego tematu będziesz dociekać jeszcze bardziej? Ja wtedy, mając 13 lat, patrząc w telewizor, sobie pomyślałem, no najlepiej by było, jakby tego typu wydarzeń było jak najmniej, ale jak już się zdarzą, to chciałbym o tym opowiadać, chciałbym o tym mówić, chciałbym o tym pisać. W związku z tym gdzieś ten temat cały czas w głowie mi kiełkował, tym bardziej, że mam wrażenie, że historii polskich związanych z World Trade Center, one gdzieś były, gdzieś funkcjonowały w internecie, w mediach, ale były niepełne, albo były gdzieś w różnych miejscach. Chciałem zrobić, żeby to całościowo zebrać właśnie w jedną całość. I to się udało w tej książce, ja może ją tutaj pokażę, Przerwane milczenie. I zastanawiam się, to przerwane milczenie, no ta przerwa w tym momencie nastąpiła dlaczego? Co ci ludzie chcieli ci opowiedzieć? A do kogo udało ci się dotrzeć? Kim są ci bohaterowie? Tytuł książki wziął się z tego, że główny bohater, Jan Szumański, który był kierownikiem prac polegających na oczyszczaniu terenów, wszystkiego tego, co pozostało po kompleksie World Trade Center, bo to nie tylko dwa budynki, ale kompleks kilku budynków. I Jan Szumański właśnie był kierownikiem i on przez 20 lat nie był w stanie o tym opowiadać. On miał propozycję napisania podobnej książki już kilka lat wcześniej, ale nie był jeszcze wówczas gotowy. Kiedy ja w październiku 2019 roku byłem w Nowym Jorku i przedstawiłem mu swoją wizję tego, jak chciałbym, żeby taka książka wyglądała, on powiedział, wiesz co, Kamil, może faktycznie to jest ten czas, że warto o tym w końcu opowiedzieć, ale z drugiej strony musisz wiedzieć o tym, że jak ja już zacznę o tym opowiadać, to ja nie wiem, jak ja się zachowam. Ja nie wiem, jak te wszystkie obrazy, które znowu wrócą do mnie, jak ja na to wszystko zareaguję. Jeśli będę niemiły, jeśli będę opryskliwy, powiedz mi o tym, przerwiemy. To naprawdę były trudne rozmowy z nim, ale także z pozostałymi moimi gośćmi, moimi bohaterami. To byli świadkowie, ci, którzy przeżyli, ale także krewni ofiar zamachów. To były bardzo trudne rozmowy, trwające nieraz kilka godzin. Zaczynały się od tego, na zasadzie, czego pan od nas chce, a kończyły się na tym, dziękujemy panie Kamilu, że to właśnie pan się tym zajął. My jako widzowie do dzisiaj zastanawiamy się, no po co to wszystko było, jak to rozumieć i po tych wszystkich rozmowach pełnych emocji, no, autor przeżywa razem ze swoimi bohaterami, siłą rzeczy. Próbowałeś to przelać na papier, więc ty jak sobie to teraz tłumaczysz, to wszystko, co się działo wokół World Trade Center? No, patrząc pod względem politycznym, no to ewidentnie był to, uważam, moim zdaniem, był to błąd Amerykanów ze względu na to, że była jakaś rywalizacja między CIA i FBI. Obie te organizacje, nazwijmy to, wiedziały o tym, co się święci, co się może stać. Jakieś informacje były, natomiast rywalizacja między nimi doprowadziła do tego, że był brak
przepływu informacji. No i stało, co się stało, bo przecież ci piloci, bo są pytania, jak to możliwe, że ci piloci przy takiej prędkości uderzyli tak precyzyjnie w tę wieżę, jak to możliwe? Ano dlatego możliwe, że oni byli szkoleni w Stanach Zjednoczonych. Oni byli na szkoleniach, by być pilotami. W związku z tym, jak to się w ogóle stało? No ze względu na błędy. A to, jakie były konsekwencje World Trade Center, to my odczuwamy wszyscy tak naprawdę do dzisiaj. Po 2001 roku przecież kwestie bezpieczeństwa, wszyscy jak chcemy być na lotnisku, to jesteśmy naprawdę sprawdzani od A do Z. Tego wcześniej nie było. No ale też wcześniej nikt się nie zastanawiał, że skutki mogą być tak daleko idące. Ile czasu zajęło ci to, żeby zebrać to w taką całość i opowiedzieć to w taki sposób, no właśnie tylko z tej perspektywy takiej ludzkiej, czy jest tu też ten wątek no, tych różnych wątków, co było przyczyną tych teorii spiskowych? Ja chciałem odejść kompletnie całkowicie od teorii spiskowych. Skupiłem się na historiach ludzkich, na historiach polskich, bo o World Trade Center można powiedzieć, że i powiedziano, i napisano już absolutnie wszystko, ale z perspektywy polskiej, Polek i Polaków, Polonii amerykańskiej, właśnie nie do końca. W związku z tym skupiłem się na polskich historiach. Prace trwały rok. Mniej więcej rok samo pisanie. Natomiast zbieranie informacji trwało troszkę dłużej. Myślę, że to było tak no niecałe dwa lata, żeby spotkać tych ludzi, spotkać w cudzysłowie, bo pandemia koronawirusa uniemożliwiła podróże, w związku z tym trzeba było wykorzystać wszelkiego rodzaju technologie, więc Skype, Zoom i tak dalej. No ale to trwało łącznie, myślę, około dwóch lat. W tym rozmawianiu z osobami zupełnie postronnymi, tymi, którzy na własnej skórze przeszli to, co się działo w World Trade Center 10 lat temu, pomogły ci też takie rozmowy jak ta z komandosem, który ustrzelił Bin Ladena? Tak, to była rozmowa bardzo ciekawa, też przeprowadzona przez Skype. Potężny człowiek, komandos, opowiadał o swoich historiach, o człowieczeństwie, o człowieku. On przecież jest komandosem, okej, ma zadanie do wykonania, ale jest też człowiekiem, jest też tatą, jest też właśnie ojcem, jest mężem. I on też miał rozterki, czy on wróci. Miał taką sytuację tydzień przed wylotem. Widział jakieś piękne okulary na wystawie sklepowej i się zastanawiał, czy ja to mam w ogóle kupować? Przecież czy ja wrócę za tydzień? Ja nie mam takiej pewności, bo to była bardzo trudna misja. Misja Neptune Spear, włócznia Neptuna, 2011 rok, maj, Abbottabad. No i nie wiedział, czy wróci z tamtej misji. Dużo takich trudnych historii, tak. Takich opowieści masz na swoim koncie. Co chcesz tą książką zdziałać? Przede wszystkim oddać hołd wszystkim tym, którzy zginęli, ale także uczcić pamięć wszystkich tych, którzy przeżyli, ale mają trudności do dzisiaj, bo te obrazy, to wszystko, co się stało 11 września 2001 roku, to wciąż ma wpływ na ich życie, na ich psychikę. Wielu z nich ma do dziś zespół stresu pourazowego. W mniejszym bądź większym stopniu, to jednak 20 lat minęło, ale czas nie leczy ran w tym przypadku. I to są bardzo trudne dla nich historie. Tym ludziom przeszkadza hałas, tym ludziom na przykład jak ktoś mocniej zamknie drzwi nagle, to się przestraszą. To są tego typu rzeczy, gdzie każdy z nas, no coś się stało, ktoś gdzieś coś uderzył, ale przechodzi to koło ucha, ale dla nich nie, dla nich to oni są bardzo wyczuleni na tego typu Ale rzeczy. Po 20 latach można by było powiedzieć, że już ta historia się skończyła, ona się już przejadła, przegadała, koniec. Też masz takie wrażenie? Czy teraz oglądając te obrazki, bo znowu się mówi, że Ameryka poniosła jakąś wizerunkową klapę, że w tej chwili ocena tego każdego działania amerykańskiego prezydenta w kontekście tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej, na przykład w Afganistanie, no jest jaka jest. Czy myślisz, że to jest jakiś znowu powrót do głośnego rozmawiania o terroryzmie? Historia troszkę zatoczyła koło. 2001 rok, atak z 11 września, 2021 rok, Amerykanie po 20 latach opuszczają, siły w ogóle zachodnie opuszczają Afganistan. To trzeba podkreślić, że decyzję o wysłaniu wojsk podjął prezydent republikański George Bush. O wyjściu podjął taką decyzję Donald Trump, też republikanin. Joe Biden tę decyzję utrzymał. Sposób wyjścia, no moim zdaniem też to wynika troszkę z braku zrozumienia kultury afgańskiej, tamtejszych ludzi, polityki i tak dalej.
My, Zachód, jesteśmy troszkę jak z klapkami na oczach, zapatrzeni w nasze wzorce i tak dalej. Nie rozumiemy inności. W związku z tym uważam, że sposób wyjścia właśnie jest efektem braku zrozumienia. Co będzie dalej, trudno mi powiedzieć, natomiast sceny, które rozgrywają się obecnie w Afganistanie, są absolutnie porażające, dramatyczne i najzwyczajniej w świecie trzeba tym ludziom po prostu pomóc. Rozmowa o terroryzmie pewnie mogłaby trwać znacznie dłużej. Natomiast ja wracam jeszcze raz do książki. W którym miejscu, w której rozmowie powiedziałeś sobie, czy aby na pewno powinienem tak bardzo w życie prywatne tych swoich bohaterów wchodzić, no bo zawsze autor sobie zadaje pytanie, w którymś momencie jest granica, czy pokazać wszystko. To było zawsze, każda rozmowa była bardzo, bardzo trudna, bo ja wiedziałem, że muszę, żeby ta książka miała sens, to muszę dążyć do tego, żeby ci ludzie się otworzyli przede mną. A to jest bardzo trudne, bo przecież ja nie jestem członkiem ich rodzin, nie jestem najbliższym, jestem osobą obcą. Z jednej strony można by było powiedzieć, że właśnie przed osobą obcą jest łatwiej się otworzyć, ale z drugiej strony ci ludzie na samym początku mówili, no co to jest za człowiek, a kończyli tym, że panie Kamilu, dzięki, że to pan się tym zajmuje, więc trzeba było jakoś odpowiednio podejść, pokazać tym ludziom, że zależy mi na usłyszeniu ich historii, że mają okazję, nie 5-10 minut, tylko 2-3, 5 godzin, ile sobie życzą, rozmawiać o ich rozterkach, o ich żalu do życia, do losu, że to spotkało ich męża, żonę, matkę, ojca i tak dalej, najbliższych. Więc to były bardzo trudne rozmowy. Gdzie jest granica? Jeżeli ktoś nie chciał mi o czymś powiedzieć, bo nie wiem, łamał się głos, albo sami mówili, że no nie chciałabym o tym, o tamtym mówić, nie dążyłem. Mówiłem, okej, tu jest ta granica. Pozwoliłem im opowiedzieć o tym, o czym chcą opowiedzieć, jak to odczuwają. Natomiast uważam, że udało się w tej książce zawrzeć naprawdę bardzo dużo, bo ci ludzie naprawdę się otworzyli przede mną. Czyli taka żywa lekcja historii, to było przynajmniej dla ciebie. Gdybyś teraz miał opowiadać, bo pewnie padną za chwilę takie propozycje, zaproszenia na spotkania autorskie, może do szkół właśnie. I będziesz poproszony o to, żeby opowiedzieć historię World Trade Center własnymi słowami. Jak to zrobisz? Przede wszystkim opowiedziałbym ją nie od strony politycznej, od tej wyższej warstwy, ale przede wszystkim skupiłbym się na tej warstwie ludzkiej, właśnie którą opisałem w książce. Bo to historie ludzi tworzyły tak naprawdę te wydarzenia. My to, co widzieliśmy w telewizorach, to płonące wieże, ale rozgrywał się dramat ludzi, dramat rodzin. I ten dramat jest widoczny do dziś, bo ci ludzie właśnie mają różnego rodzaju problemy ze swoim zdrowiem fizycznym, psychicznym i tak dalej. Liczą na pomoc i właśnie od tej strony bym starał się opowiedzieć, bo uważam, że my ludzie wszyscy lubimy i kochamy historie. Czy one są dramatyczne, czy one są po prostu, nie wiem, ekscytujące, emocjonujące. My lubimy się identyfikować z drugim człowiekiem i ja, pisząc tę książkę, identyfikowałem się z nimi wszystkimi, chociażby z tego względu, że oni nie są dla mnie, te osoby nie były dla mnie rodziną, ale za każdym razem, jak kończyłem rozmowę jedną czy drugą, no to może nie zalewałem się łzami, ale gdzieś tam było wzruszenie, była refleksja, oczy były wilgotne. I zacząłem się zastanawiać wtedy, mając 33 lata przecież, chłopak 33 lata zastanawia się, kurczę, jakie to życie jest kruche. Czy ktoś w wieku 33 lat na co dzień się nad tym zastanawia? No nie, ale rozmawiając z tyloma osobami o takich rzeczach, no nie było innego wyjścia. Czyli teraz 11 września, 20 lat po tragedii, którą opisałeś, jak będziesz ten dzień spędzał? No powiem, że 11 września na pewno będzie dla mnie intensywny pod względem medialnym, również ze względu na książkę, a kolejne lata na pewno będę sobie przypominać, że właśnie wtedy, gdzieś tam na 20. rocznicę napisałem książkę, będę wspominać to, co działo się 20 i później 21, 2, 3, 5 lat temu.
że miałem 13 lat, że byłem w szkole, co się działo, że patrzyliśmy cały czas w telewizję, co to się dzieje, zaczęliśmy się zastanawiać, czy to będzie dotyczyć nas wszystkich. No i w ten sposób będę myślę o tym myślał o 11 września. To chyba faktycznie jest problem naszego pokolenia. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za to dziękuję. Spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia, a Państwa oczywiście odsyłamy do lektury. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.